W kolejnym odcinku z naszej odcinki zastępczej. Tak jest, mamy 37 odcinek, zdaje się już. I bardzo wcześnie musimy wstać, bo tutaj dzieci płaczą. Więc Natasza, wstajesz przed 5. Widzicie matki. Teraz tutaj ona cię zablokuje. Uciekaj stąd szybko. Wolgot idzie robić śniadanie. Tak. Nie przesadzajcie. Trudno, mała się zaje w Majdli. Nasz Leon tutaj krzyczy. Już cię mama bierze. Zmienimy ci pieluszkę i od razu ci się nakarmimy. Czy ty już... Ty już możesz wstać. Ty już możesz wstać, ogarnąć się też. Powoli. Jak ta mała, no? Źle. Źle. Ale to zrobisz, nic nie zrobisz. Ty już też możesz wstawać. Ale ty nie możesz tu mało nic zrobić. Za bardzo. Więc no cóż. Możesz podejść tutaj. Wiesz sobie. Ty weź się ma prysznic. Tobie też się przyda prysznic, ale to... Poprawia się zwolnić. Czemu idziesz na około? Okej. Okay. Podałeś to. No nie gadaj, musiałeś spalić to. Jezus Maria, Wolfgang. Po prostu... Ach. Nie mam słów. Czy ty... Nie odrobiłeś lekcji, spoko. Chodź, bo ty przecież jesteś sama z pora i kości, zaraz po prostu tragedia się wydarzy. Ty na którą masz robotę? Na 9. Ale co, nie starczyło dla siebie, czy jak? Wolfgang. Natasza, tam masz jeszcze drugie dziecko, więc ja cię proszę. Nie stój jak ten kołek. Tylko tutaj ją puść do końca. Jego, sorry. Aha, ona tu poszła spać. Wiem, że niedobre, ale udawajcie chociaż, że wam smakuje. Chociaż udawajcie. Natoszka tutaj. Czy ktoś jeszcze śpi? Nie, już wszyscy. Boże. Przecież Jeremy już je, tak? No. O co im chodzi? O nie, chciałam, żebyś się obudziła. Zmienię pieluchę. I musisz jej też dać. Dobra, ty jesteś najedzony w miarę. Musisz jej dać jeść, bo zaraz będzie nowa afera, że dziecko głoduje. Przestań się grzeć. Stój. Bo cię zamorduję własnymi rękoma. Hopie. Ciągaj, ciągaj to mleko. Dobra. Obierę się sama, super. O, i sama jest sama z okolicy, no to jazda. Matko, to jest harmider.
Dzisiaj wszystkich chcę widzieć w szkole, żadnych wagarów. Okej. Okay. No to pa. Miłego dnia. Nie wracajcie za prędko. Lepiej wcale. Dobra. Powiem ci tak, Natasza, dzieci śpią, to ty idź coś zjesz. Tak. Mamy coś w lodówce? Już nie jest tych spalonych omletów. Proszę, ile jedzenia. Do wyboru, do koloru. A dzieciaki jadły spalone omlety. Takie to logiczne wszystko. I jeszcze sobie coś możesz wziąć. Tam śpisz? Śpisz. Śpisz? Super. Mamy chwilę spokoju. Ja tylko zerknę na górę. Kto nie odrobił lekcji? Ja nic nie mówię. Om nom nom, nasza szybciej. Żeby nie patrzeć cały odcinek jak jesz. Weź se teraz, o, na przykład naleśniki. Zaraz znowu będziesz kurwa. No i nam chyba przeszkadza to, więc ja to wezmę. On niech się stoi tam w rogu. O, rachunki. I pan pokojówka. To opłacimy rachuneczki sobie. Co to tutaj psy są takie małe? Jaki piesek śmietny. Rumble, co tam robisz? No nie. Idziesz po te rachunki. Zostaw mojego psa, ty wredna ruda babo. Jezus, i rachunków. Susu. Nam się nazbierało trochę. O Jezus. Może... Gdzieś ty polas, dobra, zostaw go teraz. Idź zobacz te rachunki. Nie wiem, gdzie on polas teraz. Aha, poszedł spać. No serio? Chodźcie wykąpię, póki jest spokój, póki dzieci nie hałasują. No dajesz, Bąbel. Później będziesz spał. Wiem, że jest stary i nie masz sił, ale weź. No weź, Bąbel. O, widzisz, będziesz czyściutki, pachnący. Od razu, zaraz po troszkę. O, już słyszę, że się budzi Kamila. Boże, zobaczcie, jaki spokój, jak wszyscy są w szkole i w pracy. Po prostu Natasza ma... Raj. Dopóki dzieci się nie budzą, oczywiście. O, może będzie w końcu czystym psem. No, nie możecie coś dogadać. No co, teraz muszę iść do dziecka. Tak, tysiku. Więc na nocniczek, raz. Na górze nie mamy wanny. A. No dobra. Siema do psorzec. Dobra. I ją wykąpiemy od razu. Co ja tu widzę? Ty to masz zabawę. No dobra, graj. Te gry, chociaż... Ci powiem, że no słabo. To ci podniesie rozrywkę. Co mógłbyś robić takiego? Nie mam pomysłu na ciebie. W ogóle nie mamy żadnych obrazów w domu. Nie wiem, się wydaje, że telewizor szybciej podnosi rozrywkę niż komputer. Nie wiem czemu. Niech na tym telewizor oglądać. Dobra.
O, będę w 30 klapach Honksa, to będzie dobrze. A nasz Leoś? On jeszcze śpi. O, i no. Ja tak myślałam właśnie, że tak właśnie będzie. Jak do niego zajrzę? Póki ją trzymasz na ręku, przyprowadź ją na górę. Tak. I zmień kieluchy Leonowi. Cóż za kąty. O, dostaję wyższe oceny. I da doskonale radzić sobie w szkole. Super, moje dzieci grzeczne. No, jaką piękną masz aspirację. No, zobacz tego. Chodź tutaj do brata. Przyłącz się. Bo wy wszyscy macie na pewno niską rozrywkę. Przyłącz się. I przyłącz się. A, idźcie z tymi waszymi kolegami. Zmieniłaś mu pieluszkę? Super, burko do końca teraz. Idźcie na też kawę, prysznic. Ubierz się w końcu, bo od 5 rano chodzisz w piżamie. Jak twoja rozrywka? O, proszę, jak ci ładnie podniosło się. A co z wami? Zwiesiliście się w czasie jakoś? Wróciliście z tej szkoły? Aha, bo wy lekcje odkładacie, okej, sorry. Nadal nie wiem. To biurko wam przeszkadza. Te biurka są jakieś niedorobione, muszę je pozmieniać. Bo widzę, że nie jest za dobrze. No to czeka was odrobienie lekcji. Idziesz pochwalić? Ale ja nie kazałam oglądać telewizji, wiesz? No dobra, pochwaliła się, to nie byś przyjść. Tu zostawiłaś lekcję, muszę pamiętać, żeby potem tego nie zgubić. Na górę z tym. Co tak krzywo? O, potem będzie mi się bagowało. Dobra. No, Iga jest tutaj naszą wzorową uszennicą. To sześć, jak ładnie. O, fajnie wszystko. Wszyscy ładnie sobie siadą. Co wy oglądacie? Jakiś kurczę film akcji, nie? Nataszka prysznic sobie bierze. Właśnie idzie dopiero wziąć ten prysznic. Jezu się. Dobra, jest wszystko w miarę ogarnięte. Co z tym sen znowu? Może ktoś z nim wyjdzie na dwór. O nie, czekajcie, on się nauczył. W końcu sika na dwór. Ty już masz dobrą zabawę, więc chodź pochwal psa. Idź pochwal psa, a następnie, mój drogi, skorzystaj z tej toalety i kolejnej kolejności, tak? Kolejnej kolejności, znajdź swoje lekcje. To nie będzie takie proste. O, i odrób lekcję, dziękuję. Co ty robisz? Aha, ty... Boże, bo muszę widzieć tego ojca zapisanego. Ten ojciec z wami się w ogóle nie interesuje, a wy go ciągle witacie. Dajcie spokój, czemu już nikt nie ogląda telewizji? Dobra, ty poszłaś malować, już nie będę cię bronić. Ty bierzesz prysznic. Dobra, już się porozchodzili wszyscy. A teraz karmisz dziecko, okej, no to bierz i karm. Wolfgang! Wolfgang! Witaj! Tu łazienka zajęta, to już idę do swojej. I wiesz co dzisiaj będziesz robił? Będziesz pomagał dzieciom odebrać lekcje. Możesz zacząć od Jeremiego, nie wiem, od Gabriela. Tak nie możesz, musisz kupić. O, jutro mają urodzinki. Super, to w kolejnym odcinku mamy znowu kombo urodzinowe trzech simów. Jej, jej, jej. Także super i myślę, że sobie, wiecie co, skoro Horacy, tak? Horacy ma urodziny w kolejnym odcinku, to razem z Gabrielem wyjadą na studia. Tak, zrobimy. No, idź sobie, idź dziecko. Nataszka, odłóż Leusia.
Witam, Kamilka. No tak myślałam. Weź ją jeszcze połóż. Dam jej jeść i też ją położymy spać. Gdzie ty się tutaj wybierasz? No nie, nie, nie. Chcę pograć w szachy. Uguś. Ty już masz lepiej tą zabawę? Musisz lekcję odrobić, no wszyscy muszą. Żeby ci ta twoja cudowna, wspaniała ocenka nie spadła. Tak. Ojciec ci pomoże. Ojciec ci pomoże, kobito. On nie ma nic do roboty, więc spoko. Długo się siedzieć na tym klopie? Skorzystaj sobie. Też. A ty ją tutaj uczysz, tak? I jak ona się miewa? Dobra, już ją wrzuć do końca od razu. Jak skończę. Tak. Jaki masz problem, Bob? Jaki masz problem? To ty go poproś. Czekaj. Poproś o pomoc, Wolfgang. Ty nie odrobisz lekcji, ja widzę, że ty nie odrobisz lekcji, trudno. Co ty robisz? Kąpiesz się, ale ja ci kazałam zrobić siusiu. Dlaczego w ogóle? Dobra, tobie tata pomaga. Ty dziecko burzyłeś do końca, super. I ja bym chciała, żebyś pomogła Horacenu, tak? Horacenu pomóż. Horacy siedzi na tylu. Super, mamo. Tak, dokładnie. No to da, ty sobie grasz, to graj, bo chyba odrobiłeś. Pewnie, żeby... Dobra, idealny moment uchwyciłam. No i dalej, mamy. No zobaczcie na tę twarz szczęśliwego dziecka. Dobra. Czy ja znowu coś ścisnęłam? No. Co znowu? Miałaś mu pomóc. Znowu go proszę, żeby zapomnieć, czemu wszyscy idą do tego łóżka, żeby zapomnieli gdzieś? Dobra, kto mi tu blokuje wejście? I kogo mam zabić w tym momencie? Natasza schodzi, no to o co chodzi? Do spania. Do spania raz. Nie ma odrabiania już lekcji, koniec. Wszyscy idą spać? Tak.
Dobra. Czy oni mogą zejść? Nie mam siły. Już? Wszyscy się rozeszli? Trafili do łóżek? Brakuje mi jeszcze... Dobra, już idzie, dobra. O rany. Udało się, brawo, brawo! No cóż, moi drodzy, jak zwykle odcinek pełen wrażeń i emocji. Tak to jest z naszą rodzinką właśnie. No i co, w kolejnym przypadku mamy się urodziny, znowu studia i pewnie będziemy adoptować kolejne dzieci, więc... Na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!